że Boże miłosierdzie jest dostępne na wyciągnięcie ręki dla każdego człowieka. Zesłał swojego Syna za nas na śmierć, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Właśnie dlatego nawet osoby niewierzące mogą być uzdrawiane. Część Kościoła się z tym nie zgadza. Część Kościoła w ogóle nie zgadza się z uzdrowieniem. Dlaczego? Ponieważ pozwoliliśmy, żeby nasze rezultaty stały się naszą prawdą. Zamiast tego powinniśmy pozwolić, żeby Jego wola stała się naszą prawdą. Gdy modlimy się o czyjeś uzdrowienie, a ta osoba umiera, odbieramy to jako personalną porażkę. Nie radzimy sobie z tym, więc tworzymy sobie teologię, która pomaga nam poradzić sobie z tym bólem. Wymyślamy sobie teologię, za którą stoją doświadczenia naszego życia. Problem w tym, że nie tak wygląda Jego życie. Jeżeli czegoś nie odnajduję w życiu Jezusa, to nie chcę też tego widzieć w swoich. Jeżeli nie widzę czegoś w Jezusie, to nie chcę też tego widzieć w swoim życiu. Wierzę, że to, co wczoraj głosiłem, było z Ducha Bożego. Jest tak wiele wersetów, które to potwierdzają. Co Jezus powiedział w 17 rozdziale Ewangelii Jana? Modli się do Ojca tak. Ojcze, kiedy oni staną się jedno, tak jak my jesteśmy jedno, czy ten werset zakłada jakieś wyjątki lub ograniczenia? Gdy oni staną się jedno, tak jak my jesteśmy jedno, wtedy świat pozna. Powiedzcie mi zatem, dlaczego w Kościele jest tak wiele przepychanek? Dlaczego tak często dorzucamy oliwy do ognia? Nie obchodzi mnie to, co mówisz. Bóg na pewno nie miał tego na myśli, mówiąc to. Cios za ciosem, cios za ciosem. Do tego wszystkiego doszły media społecznościowe, na których ludzie wypowiadają swoje opinie, nie musząc ponosić za to żadnych konsekwencji. Każdy może powiedzieć, co tylko mu się podoba. Ludzie spędzają całe dnie przy klawiaturze, kłócąc się ze sobą nawzajem i wyskakując na siebie z zębami. Biblia mówi, że mamy nie polegać na własnym rozumie. A oto została stworzona nam platforma do tego, żeby dzielić się wszystkim, co przez ten rozum przechodzi. Nigdy nie mieliśmy polegać na własnych opiniach, a oto stworzono nam przestrzeń do tego, żeby je wywyższać i gloryfikować. Bo wiecie, ja czuję tak, a ja uważam tak. Kiedy przestało nas interesować to, co uważa Jezus na dany temat? Ja uważam, że ludzie nie są uzdrawiani. No dobrze, rozumiem. Skąd wziąłeś to przekonanie? No bo gdy dorastałem, to słyszałem, jak mówiono. Okej, kto ci to mówił? Zastanów się, kto ukształtował twoje poglądy. Na pewno wszyscy przynajmniej raz znaleźliście się w takim scenariuszu. Załóżmy, że podsłuchałeś przez przypadek jakąś rozmowę. Słyszałeś, jak dwóch mężczyzn rozmawia ze sobą w restauracji na dany temat, na który ty nic nie wiesz. Dwa dni po tej sytuacji rozmawiasz z kimś i dokładnie ten sam temat wypływa na tapetę. Powtarzasz więc to, co zasłyszałeś dwa dni wcześniej i robisz to z pełną pewnością i przekonaniem. Wiecie, o czym mówię. Kto z was kiedykolwiek tego doświadczył? Pytają się ciebie, a skąd ty to wiesz? No właśnie słyszałem, jak dwie osoby rozmawiały na ten temat. Na podstawie zasłyszanej rozmowy wypowiadasz się w temacie tak, jak gdybyś miał w nim jakiekolwiek doświadczenie. Twoją jedyną stycznością z tematem było zasłyszenie czegoś w rozmowie osób, których nawet nie znasz. Uznajesz za prawdę coś, co usłyszałeś od osób, których nawet nie znasz osobiście. Dlaczego tak wysoko cenimy zdanie innych ludzi? Skoro sam Bóg przyszedł, żeby podzielić się z nami tym, co On uważa. Powiem wam coś, droga, która wydaje się być słuszna człowiekowi, jest całkowicie odwrotna od sposobu myślenia Bożego Królestwa. Miłość kładzie swoje życie za drugiego. Odwrotnością tego jest życie czyimś kosztem. Robisz to za każdym razem, gdy pielęgnujesz w swoim sercu niewłaściwe emocje. Masz gorszy dzień, więc pokazujesz to swoją postawą wszystkim osobom, które są wokół, po to, żeby wymusić na nich reakcję. To jest życie kosztem innych. Być może nawet nie robisz tego celowo, ale takie życie jest zaprzeczeniem życia w miłości. Gdy swoją postawą świadomie lub nieświadomie wymuszasz na innych reakcję, żyjesz ich kosztem. Sprawiasz, że rzeczywistość zaczyna kręcić się wokół ciebie. Niejednokrotnie w ten sposób ludzie zwracają na siebie uwagę. Sęk w tym, że najlepszą rzeczą, będąc w takiej pozycji, jaką możesz otrzymać, to poczucie, że komuś na tobie zależy i że ktoś poświęcił czas, żeby cię wysłuchać. Każdy z nas mniej lub bardziej doświadczył w swoim życiu tego, co mówię. Jesteśmy powołani do tego, żeby dla takiego życia umrzeć i zewlec je z siebie. To, co stare, przeminęło. Wszystko stało się nowe. Co stało się nowe? Wszystko. Nie jest napisane, że część rzeczy stała się nowa. Wszystko stało się nowe. Dobrze, kontynuujmy.
Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 19. To się bowiem podoba Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. On tutaj mówi o tymczasowych konsekwencjach, z którymi wiąże się zrobienie czegoś niewłaściwie. Zobaczyłeś, że popełniłeś gdzieś błąd, pokutowałeś, ale w rzeczywistości fizycznej i tak sprawia to, że niejednokrotnie ponosi się tego koszt. Cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. Mówi nam, że nie ma żadnej chwały w braniu odpowiedzialności za to, co zrobiło się źle. Mówi pewnie, że powinieneś wziąć odpowiedzialność za swój błąd. To jest oczywiste. Ludzie mówią, no teraz ponoszę konsekwencje swoich błędów. Piotr mówi, tak, oczywiście, że je ponosisz. Nie ma innej możliwości. Patrzcie na to. Mówi nam, że Bogu podoba się, gdy cierpimy, bo wyświadczyliśmy komuś dobro. Na pewno byliście w sytuacji, w której ktoś ocenił niewłaściwie motywy waszego serca. Na przykład powiedzieliście komuś coś miłego, a w odpowiedzi usłyszeliście, wiem, dlaczego to mówisz. Tak naprawdę chodzi ci o to czy o tamto. A ty wiesz, że twoje serce było w tym czyste. Zaczynasz więc się bronić. Jesteś zdruzgotany, że ktoś mógł tak źle o tobie pomyśleć. Wiecie, o czym mówię. Albo w takich sytuacjach się rozsypujemy, albo wściekamy się jak dziki wieprz. Mówimy, jak mogłeś tak pomyśleć? Za kogo ty mnie masz? I rzucamy się na kogoś z zębami. Czy ktokolwiek z was znalazł się kiedykolwiek w takiej sytuacji? Chciałeś dobrze, twoje serce było czyste. Powiedziałeś to, co powiedziałeś z właściwych motywów. Byłeś szczery i twoje dobro nazwano złem. Więc albo cię to złamało, albo niewyobrażalnie wkurzyło. Powiedziałeś, okej, tak myślisz? To już nigdy dla ciebie niczego dobrego nie zrobię. Pozwoliłeś, żeby czyjaś reakcja wpłynęła na ciebie. Uformowało cię twoje otoczenie, a nie Jezus Chrystus. Kiedy czynisz dobrze i cierpisz za to, to podoba się Bogu. Powiem wam, dlaczego tak bardzo nas boli taka sytuacja. Wiecie, dlaczego tak mocno reagujemy, gdy nasze dobro nazywa się złem? Ponieważ bardzo często to nasze dobro w istocie nie jest w 100% czyste. Mówimy coś miłego, ponieważ gdzieś tam mamy nadzieję, że ta osoba to doceni lub odwzajemni. Budujemy poczucie swojej tożsamości w oparciu o osoby, na których nam zależy i to, co o nas myślą. Gdy widzimy, że ktoś, na kim nam zależy, nie myśli o nas dobrze, reagujemy gniewem lub bólem. Czy kiedykolwiek widzieliście, jak ktoś komuś daje prezent i widać na twarzy obdarowanej osoby, że prezent jest kompletnie nietrafiony? Co zazwyczaj wtedy się z nami dzieje? I ja wcale tego nie przerysowuję. Osoba, która kupiła prezent, mówi, nie podoba ci się? Nie, no w sumie wszystko w porządku. Wszystko w porządku? Wyglądasz, jakbyś miał się rozpłakać. Wiesz co, no szczerze mówiąc, niezbyt dobrze mi w tym kolorze. Jak to? Przecież jeszcze niedawno mówiłaś, że kochasz takie kolory. Ludzie potrafią się zasmucić, ponieważ komuś nie podobał się ich prezent. Nie podobał jej się mój prezent. Przecież wydałem na niego tak dużo. Tak bardzo chciałem ją jakoś ubłogosławić. Kto z was kiedykolwiek był świadkiem takiej scenki rodzajowej? Mam dla ciebie wiadomość. Taka reakcja zdradza kupującego z tym, że nie kupił tego prezentu dla tej osoby, tylko dla siebie. Kupił go, by nasycić się przyjemnością reakcji osoby, na której mu zależy. Chciałeś zobaczyć uśmiech. Chciałeś usłyszeć, jakim jesteś niesamowitym przyjacielem. Chciałeś zostać wyprzytulony i wyściskany. Jeśli kiedykolwiek tak zareagowałeś, to wiedz, że w takiej sytuacji nie kupiłeś tego prezentu dla kogoś, tylko dla siebie. Gdy okazało się, że prezent jest nietrafiony, jest ci tak smutno, ponieważ nie dość, że nie otrzymałeś zwrotnego, pozytywnego bodźca, to w zamian otrzymałeś bodziec negatywny. Bardzo często jest tak, że robimy takie rzeczy zupełnie nieświadomie. Ale tak naprawdę obdarowujemy innych ze względu na pozytywny bodziec zwrotny, który możemy otrzymać. To właśnie jest droga, która wydaje się być słuszna człowiekowi. Wydaje nam się, że takie reakcje są normalne. A Bóg mówi, że gdy cierpimy ze względu na dobro, które wyświadczamy, to mu się podoba. Piotr ewidentnie mówił to z objawienia. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga. Dlaczego mu się to podoba? Ponieważ widzi, że robisz coś ze względu na Niego, ze względu na Jego miłość. Że zaparłeś się samego siebie, wziąłeś na siebie swój krzyż i podążasz za nim. Jeżeli cierpliwie znosisz to, że ktoś nazywa złem,
dobro, jakie uczyniłeś wobec Boga czy innych, to zaczynasz chodzić w rzeczywistości, której Jezus doświadczał każdego dnia swojego życia. Gdy uzdrawiał chorych, słyszał, że robi to dzięki mocom demonicznym. Gdy przemawiał, słyszał, że bluźni Bogu. Za kogo ty się masz? W sumie to jestem tym, który był, jest i zawsze będzie. Pewnego dnia przyjadę na ziemię na białym koniu. Z moich ust będzie wychodził miecz, którym jest Słowo Boże. Na mojej szacie będzie napisane Król Królów i Pan Panów. Za kogo ty się masz? Czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak pokorny jest Jezus? Pozwolił, żeby człowiek go policzkował. Wam się wydaje, że ja, mając takiego mistrza, będę pozwalał sobie na nieprzebaczenie? Mój Bóg pozwolił człowiekowi bić się po twarzy. Mówimy o Jezusie, o Synu Bożym. O tym, przez którego wszystko i dla którego wszystko zostało stworzone. Przyszedł do swoich, którzy nawet go nie rozpoznali. Pokazał im, jak to jest być prawdziwym pasterzem. Co by było, gdyby Jezus pociągnął człowieka do odpowiedzialności? Gdyby go wtedy osądził, potraktował z góry. Miłość przykrywa mnóstwo grzechów. Miłosierdzie góruje ponad sądem. Nie ma większej miłości niż ta, gdy ktoś kładzie swoje życie za przyjaciół. Jezus kroczył wąską ścieżką. Nie ma innej drogi niż ta. To jest ścieżka, którą za Nim podążamy. Nie jesteśmy na tej ziemi tylko po to, by Bóg nas błogosławił. Jeśli żyjesz dla błogosławieństw, to na pewno nie jesteś szczęśliwy. Dlaczego? Bo zawsze jesteś prowadzony przez swoje potrzeby. Nawet gdy w końcu twoje wszystkie potrzeby są zaspokojone, to obracasz się przez ramię. Gdy ktoś się ciebie pyta, jak się masz, mówisz, no na razie odpukać, wszystko jest dobrze. Śmiejecie się, bo wiecie, że mówię prawdę. Śmiejecie się, bo wiecie, o czym mówię. Widzieliście to i tego doświadczyliście. W dzisiejszych czasach pytanie się ludzi, jak się mają w kościele, nawet nie jest traktowane jak coś pozytywnego. Pytasz się kogoś o to, jak się ma, a on mówi ci o swoich trzech największych życiowych wyzwaniach. No słuchaj, trzymamy się jeszcze jakoś, ale proszę pamiętaj o nas w modlitwie. Poza tym to... Przepraszam, muszę wyciągnąć chusteczkę. Wydarzyło się jeszcze to i tamto. Nie, naprawdę jest okej, wierzę Jezusowi. Co z tego, że jestem całkowicie rozwalony emocjonalnie od środka? Gdy ktoś się ciebie pyta, jak się masz, a ty mówisz mu o swoich wyzwaniach, to zdradzasz się z tym, że masz się jedynie tak dobrze, jak dobrze mają się twoje okoliczności. Z tym, że na twoją tożsamość wpływają rzeczy, które dzieją się wokół ciebie. To, przez co przechodzisz, nigdy nie jest tym, kim jesteś. To, kim On jest i Jego dokończone dzieło krzyża definiuje to, kim jesteś. Gdy przez pryzmat krzyża podchodzisz do swoich okoliczności, wtedy zaczynasz zwyciężać. Wiem, że rzucam teraz hasła z różnych kategorii, ale wiem, że zmierzamy w dobrym kierunku. Bogu podoba się, gdy cierpimy za to, że czynimy dobrze. Czy kiedykolwiek chcieliście poznać swoje powołanie? Nieraz modlimy się o siebie w tym kontekście. Mówimy, bracie, czy pomodliłbyś się o mnie? Chciałbym wiedzieć, jakie jest moje powołanie. Pozwólcie, że zaspokoję waszą ciekawość. Bo na to zostaliście powołani. Czekaj, do czego zostałem powołany? Do tego, żeby cierpieć za to, że czynisz dobrze. Do tego, żeby znosić to z cierpliwością. Twoim powołaniem jest bycie niewzruszonym przez okoliczności tego życia. Dzięki temu, że żyje w tobie ten, który jest jego dawcą. Jesteś w tym świecie, ale nie jesteś z niego. Drugi list Piotra, 1:4. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami Bożej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Królestwo Boże polega na przyjęciu Boga do swojego życia, tak żeby żyć w oparciu o Boga, który już w tobie mieszka. Królestwo jest przestrzenią, w której rządzi Król. Patrząc na królestwo, jesteś w stanie ocenić, kim jest jego król. Charakter króla odbija się w tym, w jaki sposób funkcjonuje jego królestwo. Idźcie, głoście, że królestwo Boże jest tutaj. Przybliżyło się, jest na wyciągnięcie ręki. No dobrze, bracie, gdzie ono jest? Patrzysz na nie. Znajduje się w moim wnętrzu. Głoszenie takiej Ewangelii to nie jedynie krzyczenie na rogu ulicy. Głosisz taką Ewangelię, gdy twoje życie sobą coś przynosi i reprezentuje. Głoszenie Ewangelii to życie w przebaczeniu, bycie wolnym od swoich emocji. Emocje powinny być dla nas prostym tematem. Jeżeli natura naszych uczuć jest sprzeczna z naturą Królestwa Bożego,
odsuwamy je od swojego życia. Mówimy, wow, no te emocje na pewno nie pochodzą od Boga. Nie przynoszą mi Bożego życia, dlatego się ich pozbywam. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuję w życiu, to rozpamiętywać zło, które mi wyrządzono. Jeżeli nie znoszę cierpliwie tego, że jestem źle traktowany ze względu na dobro, które komuś wyświadczam, to rozmijam się ze swoim powołaniem. Są tylko dwie możliwości. Albo to my kochamy ludzi, albo oczekujemy, żeby to oni kochali nas. I gdy tego nie robią, czujemy się zawiedzeni. Czasem trudno nam to przyjąć, ponieważ zostaliśmy wychowani w złym sposobie myślenia. Bóg wyciągnął nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa światłości swojego Syna. Nie przynoś do Królestwa Bożego mentalności, której nauczyłeś się, żyjąc w królestwie ciemności. On wyciąga nas z królestwa ciemności. Szkoda, że nikt nie powiedział mi tego, gdy miałem 10 lat. Chciałbym spotkać się z taką Ewangelią w wieku 20 lat. Żyłbym przez dodatkowe 13 lat w Ewangelii. Oczywiście wszyscy wiemy, że Bóg jest w stanie nadrobić stracony czas. Nie wiem, czy powinienem się tym z wami dzielić, czy nie. Dobrze, mam pozwolenie. W niedługim czasie po moim nowym narodzeniu byłem poddany Bogu. Cały czas w Nim wzrastałem. Po miesiącu od mojego nowego narodzenia ludzie pytali mnie, czy jestem pastorem. Robili to z powodu rzeczy, o jakich mówiłem i sposobu, w jakim się wypowiadałem. Po 9 miesiącach od mojego nowego narodzenia po raz pierwszy głosiłem w kościele. Kilkukrotnie, gościnnie usługiwałem na kilku spotkaniach, zanim skończyłem rok w Panu. Gdy ludzie ze mną rozmawiali, nazywali mnie wielebnym i pastorem. W tamtych czasach na kazanie ubierało się garnitur. Bardzo się cieszę, że już nie muszę tego robić. Nie mam nic przeciwko garniturom, ale po prostu ich nie lubię. Zakładałem na siebie cały zestaw garniturowy wraz z krawatem. Ja tego nie lubiłem, ale mojej żonie się to podobało. Mówiła, naprawdę nieźle wyglądasz. Nazywała mnie swoim Kenem. Gdy schodziłem z kazalnicy po kazaniu, mówiła, o, idzie mój Ken. Bardzo się cieszę, że już nie muszę tego robić. Dawaj, Ken, dobrze głosisz. Gdy miałem rok w Panu, Bóg powiedział mi, czy zdajesz sobie sprawę, że postawiłem Ciebie w miejscu, w którym byłbyś, gdybyś znał mnie przez całe swoje życie? Gdy poddajemy Mu swoje życie, On potrafi robić tak wspaniałe rzeczy. To jednak się nie wydarzy w Twoim życiu, jeśli Mu się po prostu nie poddasz. Boże odkupienie przychodzi jedynie poprzez poddanie. Powiedział mi, w końcu mam Ciebie całego. W końcu oddałeś mi swoje życie. Dzięki temu, że oddałem Mu swoje życie, On postawił mnie w miejscu, w którym bym był, gdybym poznał te prawdy już za dzieciaka. Pokazał mi, że jest tym, który potrafi odkupić nawet czas. Tym, który potrafi uratować nasze powołanie. To, co zostawimy za sobą tutaj na ziemi. Wszystkie skarby, które jesteśmy w stanie zebrać sobie tu na ziemi, aby cieszyć się nimi potem w niebie. W jaki sposób Bóg odnawia lata, w których zbiory zostały pożarte przez szarańcze? W swojej łasce i mocy jest w stanie postawić Ciebie w takim miejscu, jak gdybyś nigdy niczego nie stracił. W ciągu 2 lat życia z Nim jesteś w stanie znaleźć się w takim miejscu, gdybyś żył z Nim od lat 15. Możesz mieć w swoim życiu tyle Boga, ile tylko chcesz. Dawno temu powiedział mi, żyję w ludziach na tyle, na ile faktycznie tego chcą. Dawno temu powiedział mi, będę w Twoim życiu obecny na tyle, na ile tego chcesz. To, ile ludzie mają mnie w swoim życiu, pokazuje, na ile faktycznie mnie chcą. A to, czym mnie chcą, zależy od ich zrozumienia lub niezrozumienia tego, kim jestem. Powiedział mi, żyjesz teraz tak, jak gdybyś znał mnie przez całe życie. Twoje życie wygląda tak, jak gdybyś urodził się w tym objawieniu.